Hejko kochani, kawa do ręki i zaczynamy vloga. Właśnie wróciłam z zakupów, kupiłam sobie nowe buty, zaraz Wam zresztą pokażę Wam, co kupiłam. Kilka kosmetyków nowych, też Wam je pokażę. Doszła do mnie paczka, też Wam pokażę. I zaczynamy remont, też Wam pokażę. Ale wcześniej pokażę Wam widoczek, bo trzeba zacząć pozytywnie vlog. Piękna pogoda, świeci słoneczko, jest też koko. Zabieramy się do roboty. Pijemy kawusię, która miejmy nadzieję doda nam też trochę, wiecie, takiego poweru. Aczkolwiek przyznam się szczerze, że odkąd jest tak wiosennie, a nie jesiennie, to mam masę energii. To zazwyczaj jest już taki okres, kiedy ja wpadam w lekki letarg, można powiedzieć, w takie totalnie nic mi się nie chce i leżałabym pod kocykiem na kanapie z kawusią albo jakąś herbatką w ręce. A odkąd jest tak gorąco, to mam mega powera. Parę dni temu na Instagramie pokazywałam Wam, jak myję okna, sprzątam chałupę i w ogóle robię milion rzeczy na raz. I to właśnie wzięło się z tego, że jest bardziej taka aura wiosenna niż jesienna, ale już się to kończy. Podobno to są ostatnie dni, ostatni taki powiew ciepła i później przyjdzie już prawdziwa jesień, temperatury opadną. Zapraszam Was, jeśli jeszcze mnie nie śledzicie tutaj, zapisali na mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I tak w kilku słowach tylko powiem, że mieszkam we Włoszech. Dla tych z Was, którzy tu wpadli tak zupełnie przypadkiem i może zostaną na dłużej. Mieszkam we Włoszech i na tym kanale pokazuję trochę mody, trochę właśnie o życiu we Włoszech, więcej o życiu we Włoszech, najwięcej o tym, jakieś przepisy i w ogóle taki lifestyle, także jeśli jeszcze mnie nie śledzicie, to jest dobry moment, żeby zacząć. Anastazja robi lekcje, a ja się teraz zabiorę za sprzątanie i układanie, bo za niedługo mamy remont i muszę tutaj opróżnić, komary jeszcze latają, bo jest ciepło, mamy bardzo dużo komarów, muszę tutaj wszystko opróżnić, bo za kilka dni przyjdą nam zmienić kominek, zmienimy też kanapę, już wybraliśmy też kominek i ten salon będzie jak nowy. Tutaj paczuszka od Moremois, zaraz otworzymy, ale najpierw Wam pokażę. Byłam w sklepie Pinali i była świetna promka, że jak kupowało się dwa produkty, to trzeci był gratis. W sklepie podeszła do mnie pani, która widziała, że tam nagrywałam, i powiedziała, że mnie śledzi na kanale i że przyjechała nad jezioro Izeo, dlatego że właśnie mnie śledzi i było mi bardzo, bardzo miło. Kupiłam kosmetyki Nabla, bo miałam okazję przetestować je, zobaczyć je w akcji i strasznie mi się spodobały. Ten podkład, to się nazywa Skin Realist, kupiłam sobie już jeden i teraz to jest drugie opakowanie. Nie skończyłam jeszcze pierwszego, ale tak mi się spodobał, że jak zobaczyłam, że jest w ofercie, to postanowiłam się na niego skusić. Kupiłam sobie też Loose Powder Translucent z Nabla, bo słyszałam, że jest podobno świetny, dam Wam znać. I Skin Bronzing, bronzer, taki bardzo fajny packaging, zobaczcie. Bronzer w takim trochę ciemniejszym odcieniu. Tym razem skusiłam się na trochę ciemniejszy. Co prawda ja bardzo lubię ten Skobo, ale nie mam do niego dostępu. Zobaczcie, jest dość ciemny, ale ja chciałam taki jeden aż odcień ciemny. O, i on jest jak masełko. Ma fajny zapach i jest mega. Zobaczcie. No, będzie fajny. Myślę, że będzie ok. Także to były produkty, które kupiłam. Po buty muszę zaraz skoczyć na górę, bo już je schowałam przed mężem, żeby mu powiedzieć tak stopniowo o rzeczach, które kupiłam. Żeby nie było tak na raz, bo dostanie chłop zawału. A tutaj mamy nowości od Moremois. Co jakiś czas pokazuję Wam rzeczy, które się pojawiają w ich sklepie. I tak będzie i tym razem. Przesunę moją kawę, żebym się nie rozlała. Okej. Ta-dam! Jak zawsze jest to bardzo ładnie zapakowane. Tutaj mamy wypisane rzeczy, które mamy w środku. Biała koszula, widziałam ją na ich stronie i spodobała mi się. Zobaczymy, jak będzie leżała, jak ją wyprasujemy i będziemy ją stylizować w różne sposoby, na różne sposoby. Czarne spodnie wybrała Anastazja, bo spodobały jej się bardzo, ze względu na to, że są szersze na dole. Zobaczymy, czy... I like szersze na dole. Szersze na dole. Adoriamo.
Wero, kolorę. Wielkie samodzielne angielskie. Anastazja robi lekcję z angielskiego, dlatego powiedziała po angielsku. Także włosko, angielsko, polski. Łączymy wszystko naraz. Ten sweter spodobał mi się ze względu na swój kolor. Przepiękny kolor, żywy, na wakacje będzie super. Jest krótki, świetny te rękawy, zaraz będziemy mierzyć. Kolejna rzecz to bluzeczka, klasyczna, czarna, prosta, chciałam, bardzo fajna. Bardzo fajna bawełna, przyjemna w dotyku. Do tego kolejny golf, który też strasznie mi się spodobał ze względu na kolor. Mam nadzieję, że w kamerce widać, jaki to jest kolor. Zresztą zaraz będziemy nagrywać na zewnątrz, bo tam jest lepsze światło. Do tego dwa golfy, jeden szary i jeden beżowy. Takie same modele. Zaraz je tak praśniemy tylko szybciutko i idziemy mierzyć. Teraz postanowiłam przymierzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, zobaczcie ten golf. Kolor teraz jest bardziej realny, bo w środku w sztucznym świetle wydawał się chyba inny. A jak ja nagrywam, to albo jest ogrodnik, albo ktoś trawę kosi, albo psy szczekają, albo alarm u sąsiada się włącza. No, koszmar. W każdym razie kolor spodobał mi się bardzo, tym bardziej, że stawiam w tym roku na kolor. Nie chcę już takich tylko smutnych, szarych, beżowych kolorów. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj 100% wełna merino. Jest leciutki, bo on nie jest taki, wiecie, gruby, ale będzie cieplutki. Do tego spodnie nowe. Czekajcie, obniżymy kamerę. Teraz je możecie zobaczyć. Tutaj pasowały bardzo moje nowe buty. Spodnie w kantkę, szerokie na dole. Tutaj fajnie dopasowane, kieszenie, podobają mi się bardzo i podobają się też Anastazji, bo to jest jej totalny styl. I to ona wybrała ten model, bo mi podobały się też, na ich stronie są takie krótsze, szerokie, też mi się bardzo podobały. A na te namówiła mnie moja córka. Zobaczcie, Anastazja od razu wykorzystała moment, żeby przymierzyć nowy sweterek, bo musicie wiedzieć, że to co ja zamawiam z More Moi, to w większości kradnie mi moja córka. Tutaj mamy 90% wełna merino i 10% kaszmir. Ten sweterek już jest troszeczkę grubszy od tego. Fajne rękawy szerokie, też tutaj szerszy. Widzicie, możecie wystylizować jak Anastazja z boku. Do tego bardzo cieplutki u góry. No kolor jest piękny. To ja już go nie będę mierzyć, bo skoro przymierzyła ona, to widzieliście jak na niej leżał. Jeszcze tylko jedna rzecz, czekajcie, idę przymierzyć. Kolejna propozycja to kolejny sweterek. Tym razem zamówiłam w kolorze szarym, bo szarego jeszcze nie miałam. Super model, świetny jest ten model. Widzieliście go właśnie w kolorze różowym, teraz widzicie w kolorze szarym. Odbiór jest zupełnie inny, więc to jest taki kolor bezpieczny, który dopasujemy do wszystkiego. Tamten jest bardziej odważny, ale według mnie też fajnie jest postawić na kolor. Bardzo podobają mi się te rękawy, to, że jest taki wysoki, cieplutki tu. I możemy go sobie tutaj wystylizować albo pozostawić luźny właśnie ze spodniami z wysokim stanem, albo włożyć z boku i już mamy stylówkę gotową. Co myślicie? To jest mega. I przymierzę jeszcze jeden. Kolejna propozycja to właśnie w takim odcieniu ten sam sweter. Wcale nie zakochałam się w tym modelu. Perniente. Jest po prostu top. Ja bym powiedziała, że jest mega i już widzę, że ubiorę go i do jeansów, i do szerokich spodni, i do wąskich spodni, do kozaków, do niskich butów, no do wszystkiego. Dajcie znać, który kolor według Was jest najlepszy, czy ten szary, czy ten różowy. Sprawdźcie sobie wszystkie linki tutaj w opisie, bo będziecie mieli kod zniżkowy i będziecie mogli skorzystać, jeśli coś Was zainspiruje. Ja jeszcze lecę, bo zapomniałam Wam pokazać jeszcze coś. Białą koszulę warto mieć w swojej szafie, bo pasuje do wszystkiego i ta też podoba mi się ze względu na kieszenie. Pokażę Wam przy okazji buty, które sobie upolowałam dzisiaj. Firma to Lori Blue. Taka stylówka, czarny pasek, czarna torebka i te buciki. No, miodziu. Podobają Wam się? Dajcie znać. Od dawna chciałam tego typu buty. Po pierwsze wyniosę wszystkie moje kwiatki.
bo przy tym kłuciu, przy tym wybijaniu tego kominka później będziemy robić całą oprawę i nie chciałabym, żeby mi się zakurzyły, także przeniosę je wszystkie do pokoiku tego mojego na zewnątrz. Przy okazji zrobię sobie też mały przegląd kwiatów, podleję je fajnie, umyję, trochę odżyją. Jest trochę tego. Musimy sobie pościągać wszystko i popakować to. Co będę mogła, to poukładam w innych pokojach, a co niestety nie, to muszę popakować i znieść na dół do garażu. Próbowaliśmy z mężem. Wszystko będziemy musieli usunąć. Przez kilka dni będzie fatalnie w domu. Pełno kurzu. Zresztą, kto kiedykolwiek robił remont podczas mieszkania w domu, Francesco dzisiaj przyniesie takie specjalne, taki plastik, który przykleimy sobie na obrzeże drzwi, w różne miejsca, żeby właśnie ten kurz nie szedł na cały dom. Ale tak czy tak na pewno będzie... No sporo kurzu, ale jesteście ciekawi, jak będzie po? Ja bardzo. Czas na kolację, kilka składników tylko i pyszne danie. Będziemy robić risotto z krewetkami. Krewetki najpierw obiorę i wrzucimy do gotowania, do wywaru, żeby zrobił się taki dobry wywar, którym będziemy właśnie podlewać nasz ryż. Także najpierw oddzielamy. I usuwamy też skorupkę. Nie wyrzucamy nic, bo to właśnie to da bardzo dobry smak. Do wody dodajemy nasze skorupki, odrobinę soli, pieprzu. I ja dodaję też kostki rosołowe. I gotujemy przez jakieś pół godzinki. W międzyczasie wyczyścimy sobie nasze krewetki. Nacinamy tutaj w tej części. Zresztą widać, gdzie jest część, którą musimy usunąć. To były mrożone krewetki, więc trzeba to robić bardzo ostrożnie. Kiedy są świeże, to wychodzi to bez problemu. No ten też udało mi się akurat wyjąć w całości. Musimy to usunąć ze względu na to, że daje to gorzki smak. Niektóre krewetki mają go niewiele, inne, tak jak ta na przykład, jest tego naprawdę sporo. Więc jeśli to usuniemy, to smak krewetek będzie naprawdę o wiele, wiele lepszy. I tak wyczyszczone krewetki odstawiamy na bok. Na patelnię dajemy kilka kropel oliwy i dodajemy ryż.
i podsmażamy przez jakieś 2-3 minuty. Aż ryż zrobi się taki lekko przeźroczysty. W międzyczasie zobaczcie, jaki kolor ma nasz wywar. I uwierzcie mi, smak jest mega. Najlepszy smak właśnie do risotto, do jakichś sosów uzyskamy, jeśli chodzi o krewetki, ze skorupek. Ryż, jak możecie zobaczyć z bliska, stał się taki trochę, tak jakby przeźroczysty. I w tym momencie podlewamy go winem. Bardzo ważne jest to, żeby ciągle mieszać, się równomiernie gotował nasz ryż. I teraz będziemy brali po chochelce naszego wywaru i będziemy go dodawać do naszego risotto. No może trochę większej chochelce. I tak cały czas po jednej chochelce dodajemy wywaru i gotujemy nasz ryż. I ciągle mieszamy. Kiedy ryż już jest prawie gotowy, no tak brakuje gdzieś około 5-6 minut przed końcem, wtedy na osobną patelnię dajemy oliwę i czosnek i podsmażamy kilka sekund. Następnie dodajemy krewetki. Niektóre pozostawiłam w całości, inne pokroiłam trochę drobniej. Solimy i podsmażamy. Kiedy krewetki się lekko podsmażą, dodajemy odrobinę białego wina i gotujemy przez kolejną minutę. Krewetki dodajemy do naszego risotto, mieszamy wszystko, wyłączamy gaz i dodajemy odrobinę masła. I teraz wszystko razem mieszamy. Mantecchiamo nostro riso. Ryż gotowy i uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo łatwy, szybki do zrobienia, a wychodzi pychotka. My idziemy do stołu jeść, bo dzieci już czekają. Lampka wina, dobre risotto, zapowiada się całkiem niezły wieczór. Z Wami się żegnam i widzimy się w następnym filmie. Powiedz cześć. Cześć.